naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Dobry jest Pan, dobry jest nasz Bóg, nasz kochany tatuś. Ja chciałbym czytać Słowo Boże, tylko obserwuję od pewnego czasu, nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, dzieciaczki, kiedy noszą takie różne plecaczki z misiaczkami, jakieś tam z różnymi zwierzątkami, z rysunkami, nie wiem, co tam noszą w nich, ale jeden chłopak zawsze niesie Biblię. Taki, tak cierpliwie czekam i chciałbym doczekać takich lat, powiedzieć, jak Boże Słowo zmieni jego życie. Wiecie, za każdym razem, zwróćcie uwagę od następnej niedzieli, zawsze niesie Biblię, jest dumny, idzie wyprostowany. Ja też tak bym chciał. Chcielibyśmy czytać Słowo Boże, chociaż wiecie, już było powiedziane, że pamiątka zesłania Ducha Świętego jest za tydzień. Ja bym was chciał zachęcić, nie mogę wytrzymać. To jest tak wspaniały przyjaciel, to jest tak wspaniała osoba, że chciałbym już, abyście od dzisiejszego dnia, jeżeli tego nie było do tego dnia tak mocno, aby było jeszcze mocniej, żebyście już zapragnęli zaprzyjaźnić się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej z Nim, z Duchem Świętym. Halleluja. Otwórzmy list do Rzymian, 8 rozdział, 14 wiersz. Bo ci, patrzę na was teraz, bo ci wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Halleluja. Halleluja. Patrzę na dzieci Boże i rozkosz rozpiera moje serce. Radość rozpiera moje serce. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Tatusiu. Tak troszkę to zmienię. Ten to Duch Święty świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Halleluja. Bardzo bogate Słowo Boże. Wiecie, ja kiedy czytam Słowo, kiedy przychodzę do społeczności, czy kiedy przychodzę w modlitwie do Pana, to mówię zawsze tak. Panie, gdyby nawet było to jedno Słowo, że Ty oddałeś swoje życie za mnie, oczyściłeś mnie z moich wszystkich grzechów i uczyniłeś mnie swoim dzieckiem. I drugie to Słowo, które tu jest napisane, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, to już nie trzeba mi nic więcej, te dwa miejsca mi wystarczą. To jest dla mnie już całe zapewnienie, co wystarczy, żeby żyć w pełni radości, żeby się rozkoszować każdym dniem, żeby oddawać Ci chwałę. Halleluja. Macie też tak w swoim sercu? A Bóg w swojej obfitości, w swojej bezmiarze obfitości idzie dalej. On jeszcze idzie dalej. Słowo Boże mówi więcej i więcej. Kiedy otwieramy karty Słowa Bożego, to mówimy, Boże, ja już tego nie ogarniam swoim umysłem, a Ty ciągle dokładasz, ciągle dajesz. Halleluja. I Słowo Boże w psalmie jest napisane, że rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Halleluja. I to jest to, kiedy przychodzimy w Jego obecność i rozkoszujemy się Panem. Kiedy jesteśmy w Jego obecności, to wtedy On obdarowuje nas rzeczami, o które nawet nie prosimy, albo nawet nasze umysły tego nie ogarniają. My myślimy sobie, że chce troszkę, chce tylko tyle, a Bóg ma bezmiar w tej dziedzinie. Halleluja. Bo to jest wspaniały Bóg Ojciec. Ale ja bym chciał troszeczkę przybliżyć osobę Ducha Świętego. Duch Święty jest kimś, kto w moim życiu zrobił najwięcej zmian. Halleluja. Jezus Chrystus oczyścił mnie z wszystkich moich grzechów. Obmył mnie i uczynił mnie dzieckiem Króla, dzieckiem Ojca. Halleluja. U Ciebie też? Amen? Halleluja. My się musimy tym chlubić, rozkoszować się tym, bo wiecie, to jest najlepsza wiadomość, jaka może być na tym świecie. Że pomimo tego grzechu, pomimo ciemności, pomimo bagna, On wyrwał Ciebie i mnie. Ja nie wiem, jak On to zrobił. Wiecie, ja Go nie szukałem specjalnie, a On mnie znalazł. I ja kiedy myślę o tym, to gdzieś tak dreszcze po moich plecach przechodzą i sobie mówię, Boże, było tyle wspaniałych ludzi, było tyle cennych ludzi. Miałeś na tej drodze tyle ludzi, których... A Ty właśnie w ten dzień popatrzyłeś się na mnie. Halleluja. Jak wielka chwała Tobie jest, jak wielka wdzięczność w moim sercu, że to właśnie zmieniłeś moje życie. Ale wiecie, w moim życiu, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, oddałem w bardzo młodym wieku, przyjąłem Jezusa Chrystusa. Zasługi na to się składają też, wiecie, jak słyszeliście już kilka razy, mojego dziadka. O nim to się nasłuchaliście, ale dobrze, bo jesteście też dziadkami, jesteście na tym miejscu i na nowo chcę was zapalić, żebyście byli tymi radosnymi dziadkami, pomimo, że tam w plecach boli, w kolanach boli, jesteście wspaniałymi ludźmi przed Bożym obliczem, a wasze wnuki patrzą na to. Halleluja. Amen.
I kiedy on zaprosił mnie, żebym poszedł z nim, bo nie chciał iść sam, a ja nie umiałem mu odmówić, tak jak zawsze, nigdy nie umiałem jemu odmówić. Wszystkim mogłem powiedzieć, że nie pójdę, nie chce mi się albo co innego, jemu nie umiałem. Poszedłem tylko po to, że on mnie poprosił, nic z innego powodu w ogóle. I kiedy słyszałem słowa Ewangelii, kiedy słyszałem te proste słowa, które mówią o tym, że każdy zgrzeszył, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i w Jezusie Chrystusie jest odkupienie grzechów. Wtedy wiedziałem, że jestem grzesznym człowiekiem. Jestem młody, nie narozrabiałem jeszcze dużo, ale urodziłem się i jestem grzesznym człowiekiem. I wtedy zrozumiałem, Duch Święty przekonał mnie, właśnie Duch Święty. Duch Święty przekonał mnie wtedy. On już był koło mnie. On stał koło mnie i on mi mówił właśnie. I to był najwspanialszy dzień, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa. Wtedy zaczęła się historia, zaczęła się przygoda. Moje życie się wtedy zaczęło. I kiedy tak czytałem różne świadectwa, kiedy słuchałem, chodziłem na spotkania, słuchałem różnych Słowa Bożego, różnych świadectw słuchałem, to wiecie, moje życie było radosne. Przychodziłem do domu, przychodziłem do szkoły, kiedy trzeba było zadanie pisać, byłem smutny. Kiedy trzeba było iść do szkoły, byłem smutny, z powrotem byłem radosny. Kiedy znowu trzeba było iść i jakoś taka huśtawka. Mieliście też tak? Pomachajcie ręką, jeżeli ktoś tak miał. Jak idziesz... Kiedy już nie ma obowiązków, jesteś szczęśliwy, radosny, ale kiedy trzeba coś robić, kiedy trzeba zwłaszcza iść do szkoły, to jakoś tak byłem, moje uczucia były takie trochę inne. Ale to było tak do takiego powodu, do tej pory, kiedy, wiecie, borykałem się z różnymi rzeczami. Czasami ktoś mnie zagadnął, czy czytasz Słowo Boże, czy modlisz się. Ja mówię, tak, czytam Słowo Boże, modlę się. No czasami tam przeczytałem wersecik. Czasami ktoś mi tam podarował jakąś kartkę albo gdzieś tam zobaczyłem. I kiedyś była taka moda, że na samochodach było napisane, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. Albo był jakiś wersecik. No to czytam Słowo Boże. Gdzieś się tam rzuciło. Gdzieś tam przy drodze był jakiś, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Więc czytam Słowo Boże. No gdzieś się mi tam rzuciło w oczy. Albo chodziłem na spotkania i słuchałem Słowa Bożego. I wiecie, jakoś tak czasami miałem wyrzuty, ale znowu, kiedy Boża obecność była bliższa, kiedy Bóg zaczął dotykać mojego serca, znowu byłem radosny. Mówiłem, Panie, od dzisiaj będę już słuchał Twojego Słowa, będę czytał Słowo Boże. Ale przyszedł poniedziałek, wtorek, przyszła środa i ja znowu nie słuchałem Bożego Słowa. Znowu byłem troszkę dalej. I zdarzyło się coś w moim życiu, kiedy poznałem osobę, którą chcę się wami podzielić. Poznałem osobę, która jest która na każdy dzień jest przy moim życiu. Gdyby nie ta osoba, to nie tylko to, że ja bym nie potrafił wytrwać, ale nie wiem, czy bym żył w ogóle na tej ziemi. Osoba, która jest przewodnikiem, która jest przyjacielem, która jest kimś najważniejszym, do kogo możesz zawsze i w każdej chwili, o każdej porze się zwracać, możesz się z nim wszystkim dzielić, możesz o wszystkim rozmawiać i tą osobą właśnie jest Duch Święty. Halleluja. Jest Duch Święty. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana takie bardzo ważne słowa. Kiedyś Pan Jezus powiedział tak, ja odchodzę do Ojca, ja idę do Ojca, ale was nie zostawię samych. Nie będzie tak, że kiedy na chwilę będzie obecność Boża, to będziecie się dobrze czuć, ale musicie uważać i być bardzo wytrzymali, wytrwali, bo jak nie będzie, trochę będziecie się inaczej czuć, no to będzie wam ciężko. Nie, Pan Jezus powiedział coś innego. Ja idę do Ojca, ale poślę wam kogoś na moje miejsce. Poślę wam kogoś, kto będzie z wami zawsze. Kto będzie z tobą zawsze. Powiedzcie zawsze. Nie ma chwili, kiedy Ducha Świętego nie ma. Rozumiecie to? Czasami tego nie ogarniamy, ale chcę wam przybliżyć. Nie ma chwili w twoim życiu, ani momentu, kiedy Jego nie ma. Ja poślę innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, który będzie z wami na wieki, będzie z wami zawsze. Będzie wtedy, kiedy wstajesz rano, będzie wtedy, kiedy robisz śniadanie, kiedy robisz kawę, będzie wtedy, kiedy idziesz do pracy, do szkoły, będzie z tobą w autobusie czy w pociągu. On będzie wtedy, kiedy kontroler będzie żądał biletu, a ty szukasz i nie wiesz, czy masz. Jesteś wystraszony. On też wtedy jest przy tobie. On będzie wtedy, kiedy piszesz sprawdzian i nie wiesz, jak go napisać. Albo było wszystko wyuczone przed tym, godzinę temu, a teraz już wszystko mi wyleciało. I możesz prosić, Panie, uczyłem się, przypomnij mi, Duchu Święty, przypomnij mi. Jak się uczyłeś, to ci przypomni. Halleluja. Amen. I Duch Święty jest zawsze z nami.
jest przyjacielem, który jest zawsze. Ja sobie kiedyś główkowałem, bo wiecie, my ludzie lubimy filozofować. Ja sobie myślałem kiedyś, Panie Jezu, jak fajnie by było, gdybyś Ty był dzisiaj na ziemi, tak jak chodziłeś po ziemi wtedy. Jakby było fajnie, żeby dzisiaj jest niedziela, piękny poranek, zgromadzamy się, przychodzimy do zgromadzenia, przychodzimy do zboru i patrzymy się i idzie Pan Jezus. Trzyma wielką Biblię pod pachą, jak ten chłopak, który tutaj szedł. Trzyma wielką Biblię, idzie sobie tutaj do przodu, siada z przodu i będzie dzisiaj usługiwał. Jakbyśmy wszyscy się cieszyli. Panie, jakbyśmy się wszyscy cieszyli. Pan Jezus, sam Pan Jezus przyszedł, żeby nam usługiwać. Ale Pan Jezus powiedział coś bardzo znakomitego. Ja idę do Ojca, bo lepiej jest, jak ja pójdę i poślę wam Ducha Świętego. Ja mówię, Panie, ale dlaczego? Przecież mogłeś być i Ty, i Duch Święty. Też tak myśleliście? A Pan Jezus mówi, nie. Będzie lepiej dla was, dla Ciebie, dla was będzie lepiej, kiedy ja pójdę do Ojca. I ja będę się dzień i w noc stawiał za wami. Z moim Ojcem będziemy razem rozmawiać o was. Będziemy razem stawiać się, żebyście przez te przeciwności, przez wszystko przeszli. Ale nie będziecie sami. Na tej ziemi będzie Duch Święty, Duch Boga. Duch Święty, który prowadzi was we wszelką prawdę, który oznajmi wam, co ma przyjść, który będzie wam tłumaczył Słowo Boże, który będzie na każdym kroku w ciężkiej i w dobrej chwili, kiedy będzie pocieszał, kiedy potrzebujesz pocieszenia. Kiedy ktoś z bliskich Twoich odejdzie, kiedy ktoś z bliskich Twoich zostawi Cię i Twoje gardło zaciska ból, a Twoje łzy już nie mają łez i nie wiesz, jak się smucić bardziej, przychodzi Duch Święty jako pocieszyciel. Kiedy Go masz, kiedy jest Twoim przyjacielem, On przyjdzie w takiej sytuacji, bo jest napisane, przyjdzie jako pocieszyciel. I On wtedy położy rękę na Twoim ramieniu i mówi, posuń się, chcę też siąść na Twoje ławce, chcę koło Ciebie siąść, a Ty płaczesz i mówisz, ale ja nie jestem godzien, ja nie potrafię podnieść oczy do góry. A on mówi, weź telefon, jest robota do zrobienia. A mówi, Duchu Święty, ale ja nie mogę, ja przecież, jak widzisz, jak ja się czuję. A on mówi, jest robota do zrobienia, wyślij SMS-a, ktoś potrzebuje Twojej pomocy. Ty podnosisz głos, piszesz SMS-a, nie czujesz tego w ogóle, ja tylko daję przykład, może tak być. To jest Duch Święty, to jest Twój przyjaciel, halleluja. Kiedy Go poprosisz, aby był w Twoim życiu, aby zamieszkał z Tobą na zawsze w Twoim domu, aby zamieszkał na zawsze w Twoim sercu, aby zamieszkał w Twoim zakładzie pracy, przychodził razem z Tobą, aby był zawsze z Tobą, kiedy wracasz z tej pracy, żeby był zawsze z Tobą. Wtedy robisz rzeczy i ktoś nagle Ci przychodzi, wiesz co, przyszedł mi SMS, ktoś mi przysłał SMS-a ze słowem. I nie uwierzysz, ale takiego właśnie słowa potrzebowałem. To jest Duch Święty. No, myślisz, że jesteś taki fajny, że masz dobry telefon, szybko aplikację ściągniesz, napiszesz Słowo Boże, ale to właśnie ten, który siedzi koło Ciebie, którego nie widać. Duch Święty. Przyjmijmy wiarą. Tak jak tutaj była mowa o wierze, przyjmijmy wiarą, ale chciejmy zaprosić Ducha Świętego do naszego życia. Słowo Boże mówi, i to jest właśnie ta wspaniała osoba, o której chciałbym wam powiedzieć. Ja bardzo często lubię o nim mówić, chociaż powiem wam, że wy mnie rozumiecie. Ale kiedy wielokrotnie mówię, to kiedy powiesz Bóg, to ludzie jeszcze tak jakoś potrafią. Kiedy powiesz o Duchu Świętym, to nie wiedzą, o kim mówisz. Przed wami mogę mówić otwarcie, bo wiem, że rozumiecie mnie. I Słowo Boże mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. Halleluja. Których Duch Boży prowadzi, czyli ten Duch Święty, którego Pan Jezus posłał na ziemię, żeby był z Tobą, żeby był Twoim i moim przyjacielem, jeżeli On Ciebie prowadzi, jesteś Jego dzieckiem. Jesteś Jego dzieckiem. Amen? Córką i Synem Bożym. Halleluja. Ale tutaj to słowo się nie kończy na tym miejscu. I wiecie, my jako chrześcijanie wielokrotnie mamy wyrzuty. I myślimy sobie znowu tak, ale ja wam powiem, kto to robi. Kto to przychodzi z takimi rzeczami. Powiedzcie, że nie myśleliście nigdy w taki sposób. Boże, więc jeżeli Ducha Świętego tak by zabrakło, albo Go nie ma w moim życiu, to znaczy, że ja nie jestem Twoim dzieckiem? Pomyśleliście kiedyś tak? Czytając to słowo? Zdarza się, prawda? Nie. Duch Święty jest posłany. Jest Twoim przyjacielem. Inną sprawą jest, że czasami my Go zaniedbujemy i zasmucamy. Wiecie, przyjaciel to jest przyjaciel i o przyjaźń trzeba dbać. Ale jeżeli my zostawimy przyjaźń, jeżeli my odrzucimy, zapomnimy, to czy on przestał być Twoim przyjacielem? Nie. Jest nadal Twoim przyjacielem, tylko z Tobą jest coś nie tak. Trzeba to naprawić. I właśnie po to jest Słowo Boże dzisiaj. Po to Bóg mówi do Twojego serca. Jeżeli to się zanikło, jeżeli to coś się stało, że nie jest tak, jak miało być, to jest czas, aby to naprawić. Amen?
Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Tatusiu, Abba Ojcze. Halleluja. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Bóg mówi do nas wyraźnie przez to słowo, że nie wzięliście ducha, w którym się mamy bać, w którym się mamy obawiać, czy jestem dzieckiem Bożym, czy nie jestem. To właśnie ten Duch Święty, który jest posłany, on nam utwierdza nas w Słowie Bożym, on nam poświadcza to w sercach naszych, że nim jesteśmy. Halleluja. I czasami szatan przychodzi, zły przychodzi, przeciwnik przychodzi po to tylko, żeby powiedzieć ci, a widzisz, twoje życie dzisiaj wyglądało tak, że ty chyba już nie jesteś dzieckiem Bożym. Ja się rozglądam i nie widzę Ducha Świętego koło ciebie. Chyba go zasmuciłeś i chyba coś jest nie w porządku. I teraz już jesteś na przegranej pozycji. Musisz zacząć wszystko od nowa. Musisz iść z powrotem, żeby zacząć nawiązywać, a to cię będzie kosztować. Będziesz musiał składać ofiary. Będziesz musiał długo się modlić. Za miesiąc może dojdziesz do tej sytuacji, do tego momentu, gdzie byłeś wcześniej. Szatan tak przychodzi i tak nas oszukuje. Ale tak jak kiedyś mówiliśmy, że szatan nie zna twoich myśli. On nie zna twoich myśli i on, kiedy podsuwa ci różne bzdury, to on się patrzy, czy ty na to reagujesz. On się patrzy na ciebie i widzi, czy ty się straszysz, czy się boisz, czy też nie jesteś nieugięty. I my rzeczywiście, czasami jest tak, że mamy tylko zasmucenie takie po prostu albo zmęczenie i mamy głowę zwieszoną. Ale jesteśmy pełni Ducha Świętego. Halleluja. Nasz duch uwielbia Pana. Ale czasami jest faktycznie, że coś jest nie tak w naszym życiu. Zasmuciliśmy Go, zaniedbujemy. I On ma rację wtedy. To nie znaczy, że Go mamy słuchać dalej. To nie znaczy, że mamy Mu ulegać. My mamy wrócić z powrotem do naszego najlepszego przyjaciela. Psalmista Dawid, a właściwie powiem król Dawid. Król Dawid był doskonałym przykładem. Wiecie, kiedy czytam historię króla Dawida. Przeczytam wam jeden fragment. Nie myślałem go czytać, ale tak na szybko teraz sobie przypomniałem. Musicie to usłyszeć. Chciałbym powiedzieć tylko to, że król Dawid nawet wtedy, kiedy mu upadł, kiedy wpadł grzech, można by było powiedzieć, no teraz przed sąd. On powiedział nawet w takim momencie, Boże, nigdy w ręce ludzi, w Twoje ręce. Co to znaczy? Co to znaczy dla mnie? Dla mnie to znaczy, że on znał bardziej Boga niż ludzi. On znał bardziej Boga niż ludzi. Co znaczy znać? Co znaczy znać Boga? Wiecie, my dużo ludzi znamy. Ja mogę powiedzieć, że znam prezydenta Rzeczypospolitej. Mogę się wam pochwalić. Znam go, wiem jak się ubiera nawet. Wiem, jaką ma żonę. Mogę o tym przeczytać, mogę bardzo dużo rzeczy na jego temat wiedzieć. Ostatnio nawet wiem, jakim samochodem jeździ, nawet więcej wiem, jakie opony miał w samochodzie. Bardzo dużo rzeczy wiem, mało o kim takie rzeczy wiem. Nie wiem nawet, jakie opony w swoim samochodzie ma. Ale bardzo znam prezydenta, mogę powiedzieć. Zgadzacie się ze mną? Gdybym było czas, albo też i bylibyście ciekawi, to mógłbym więcej poopowiadać. Wiem, że czekacie na coś innego. Ale nigdy się z nim nie spotkałem, nigdy z nim nie porozmawiałem, nigdy nie podał mi ręki. Nie wiem, jakim jest człowiekiem, nie wiem, kim on jest. Ja go znam, tak się mówi, ja go znam, jest prezydentem Polski. Kto nie zna prezydenta Polski, a jest Polakiem? Ja go znam. Ale chcę wam powiedzieć coś innego. Jest osoba, którą mogę powiedzieć, że znam. Halleluja. Kilka lat temu, kiedy go poznałem i zaprosiłem go do swojego życia, on każdy dzień jest ze mną. Każdy dzień jest ze mną. Halleluja. Każdy dzień, kiedy czytam jego słowo, a nie rozumiem, to mogę powiedzieć, Duchu Święty, pomóż mi. Jest za ciężkie. Nie mogę zrozumieć. Wiecie, na drugi dzień przychodzę i przypomniała się mi ta pieśń, którą śpiewaliśmy, kiedy wchodzę w Twoją obecność. Wiecie, widziałem taki obraz. Kiedy śpiewaliśmy tę pieśń, widziałem taki obraz, kiedy budzisz się rano, myjesz się szybko zimną wodą, żeby szybko się obudzić, bo szkoda czasu, myjesz zęby. I kiedy wchodzisz w ten pokój, ja zawsze przechodzę przez kuchnię, bo muszę sobie kawę zrobić, ale kiedy wchodzę i widziałem te drzwi i tam śpiewamy tak, kiedy wchodzę w Twoją obecność, poprzez bramy chwał, halleluja. Widziałem jak rozkosz, obecność Boża, jaka jest potężna i wielka wtedy, kiedy przychodzisz przed Jego oblicze. I będzie czas, to zaśpiewamy jeszcze na końcu tę pieśń. Kiedy zbliżamy się do Niego,
zmieniamy się, w Jego obecności zmieniamy się, przychodzimy do Niego, a potem wyciągasz ręce i mówisz: wspaniałym Bogiem jesteś, Panie mój. Cudownym Bogiem jesteś, Ojcze. Tam śpiewamy: Abba, Ojcze. Abba, Tatusiu, w tej pieśni śpiewamy. W tym słowie też wołamy, w Duchu Świętym wołamy: Abba, Tatusiu. Wiecie, kim jest Duch Święty? Dla mnie Duch Święty jest tym, że Bóg był kiedyś daleko. Ja się bałem. Ja nie wiedziałem, czy do Boga mogę podejść. Ja nie wiedziałem, czy mogę podnieść oczy. Ja nie wiedziałem, czy już jestem na dość tyle, powiedzmy, usprawiedliwiony, że mogę przyjść do Ojca, do Boga. Słowo Boże mówi, że jest Ojcem, ale ja nie wiedziałem, czy mogę do Niego przyjść, czy już jest ten czas. A nóż widelec, coś tam jeszcze w moim życiu jest i On mnie odrzuci. I bałem się tego. Halleluja. Ale w pewnym momencie, kiedy któregoś dnia, kilka lat temu, przyszedł ktoś, kto pomógł mi to zwyciężyć. To jest Duch Święty. Halleluja. Przyszedł do mojego życia i powiedział: chodź, złapię Cię za rękę i zaprowadzę Cię do taty. Zaprowadzę Cię do Ojca. Ja szedłem tak jak ten małe dziecko, które nie wie, czy do końca może iść, i głowa na dół. A On mówi: podnieś swój wzrok, bo to jest Twój tatuś. To jest Ojciec. Halleluja. I zaprowadził mnie przed tron Ojca. Ja nigdy nie byłem tak blisko. Ja nigdy nie byłem tak blisko, ale tylko z Nim mogłem tam dojść. Halleluja. Poślę Wam Pocieszyciela, który zaprowadzi was do tronu Ojca. Halleluja. Przeczytam wam o Dawidzie, o królu Dawidzie. Taki urywek. Jeżeli ktoś chce zapisać, może zapisać. Pierwsza księga Kronik 29, 10, 14. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy, Twoim, Panie, jest. Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Wielki król Izraela, potężny, o którym cały świat wiedział, jego zwycięstwa chodziły przed nim. Ludzie śpiewali, młodzież śpiewała, dziewczyny śpiewały, że pobił Saul swoich 1000, a Dawid 10 000. Był sławnym, wielkim człowiekiem. I oto ten Dawid, król, mówi takie słowa: czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Ci dary, ale to i tak nie jest nas, to i tak jest Twoje. Popatrzcie, jakie serce Dawida. Nigdy w ręce ludzi, ale zawsze w ręce Boga. On znał Boga. On znał Boga lepiej niż ludzi. Ludzie dla niego byli przewrotni. Raz tak. Nawet najlepsze sądy mogą być, powiedzmy, tylko ludźmi. Ale Bóg jest Bogiem. Halleluja. I Dawid jako król, jako człowiek, jako psalmista, jako mąż. Dawid jako człowiek, on znał Boga. Jego serce było blisko Boga. To była jego siła. To była jego moc. Halleluja. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. I Duch Święty właśnie pierwszy raz pozwolił mi, pomógł mi, złapał mnie za rękę, pomógł mi przyjść przed tron Ojca. Pomógł mi przyjść i powiedział, to słowo zaczęło mieć sens. Kiedy czytałem go wielokrotnie, ono zaczęło mieć sens. A mówię już wam, o jakie słowo chodzi. Jeżeli serce twoje jest czyste, możesz śmiało stanąć przed obliczem Boga. Śmiało możesz stanąć przed obliczem Boga. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że możesz przyjść do Niego, możesz się z Nim przywitać, możesz śmiało powiedzieć, co masz w swoim sercu, możesz powiedzieć Mu, co potrzebujesz do Boga. To nie do jakiegoś tam Boga. To jest Bóg Wszechmogący, który jest ponad wszystko. Ziemia jest Jego podnóżkiem. Ziemia jest Jego podnóżkiem. Popatrzcie, co macie pod nogami. Ziemię. Tutaj mamy dywan. Ziemia jest Jego podnóżkiem, a niebo jest tronem Jego, jest potężny. Wszelkie władze. Ludzie na tym świecie myślą, że mają władzę. Czasami jej nadużywają, czasami sobie myślą, wyprostowani, stają przed kamerami, stają, zdjęcia piękne są, plakaty są. I ludzie władzy, ludzie rządzący myślą, że mają władzę, bo mają władzę. Mogą tak myśleć. Ale ja wam powiem, że ponad wszelką władzę jest jeszcze inna władza.
I to jest Bóg. Halleluja. I kiedy my uwielbiamy Boga, kiedy przychodzimy w uwielbieniu, to my nie patrzymy się, jaka tam jest hierarchia, jak od dołu, jak się zaczyna, ale my możemy podnieść wzrok do góry i zacząć uwielbiać od najwyższej góry. Halleluja. Od Boga. Zaczynamy uwielbienie od tego, który jest najwyższy, który jest na tronie siedzi. A ziemia i to wszystko, co ma znaczenie, czego my musimy być nawet podporządkowani, to jest pod Jego stopami. Jeżeli chcesz się popatrzeć na wielkich i rządzących tego świata, na wszelkie władze zwierzchności, to musisz bardzo nisko głowę skłonić. Amen? Dlatego, że kiedy jesteś wyprostowany, kiedy Duch Święty przyprowadzi cię przed Boże oblicze, to patrzysz się w serce, patrzysz w oblicze Ojca. Halleluja. Halleluja. I właśnie tylko Duch Święty może nas przynieść w takie miejsce. Może nas przyprowadzić w takie miejsce. Wiecie, ja zawsze zachęcam, aby przychodzić przed Boże oblicze, aby przychodzić w Bożą obecność, aby modlić się, aby szukać Jego obecności. Dlaczego o tym mówię? Bo nie ma nic ważniejszego, jak to, aby poznać Boga, aby być blisko Niego. Nie znać Go tylko ze słyszenia, nie wiedzieć tylko, jakim samochodem jeździ, ale znać Go po imieniu. Przychodzić do Niego w każdej chwili i też oczekiwać, kiedy On potrzebuje coś, to ma narzędzie, ma sługę na tej ziemi i On wie, że na Ciebie może liczyć. To jest znajomość Boga. Ty nigdy nie odmawiasz Jemu, jesteś wręcz rozkosz w Twoim sercu jest, aby coś zrobić dla Niego. Wiecie, co my możemy zrobić dla Niego? Przed chwilą czytaliśmy. Król Dawid, potężny król, mówi, co my możemy dać. To, co ochotnie Ci składamy, co się z taką radością składamy, to przecież i tak jest Twoje. Wiecie, to trochę śmiesznie wygląda. To tak jakby dziecko przyszło i mówi, o, taki przykład Wam podam. Często widzę, jak dzieci dają, zbieramy kolektę i dzieci lubią dawać tam pieniążki. Jakby dziecko przyszło do taty, ja tam widzę czasami na balkonie taką akcję, kiedy przychodzi do taty i już ci, co zbierają, już idą, a dziecko tam klepie, tatę, daj mi pieniążka, bo już idą, nie? I ma tę złotówkę, czy 5 złotych, czy ileś tam dostało to dziecko i takie szczęśliwe i oczekuje, i tak podskakuje, i raduje się, i cieszy się jeden przez drugiego. I kiedy nadchodzi ten moment, taki dumny wrzuca te monety, jakby to niesamowicie, wiecie? Czy wiecie, o co mi chodzi? Jest szczęśliwe, jest radosne. Ten moment. Ale tak naprawdę to dostało. Te pieniążki to nawet nie jest w stanie zapracować na to. Popatrzcie, czy jest piękniejszy przykład. Czy jest lepszy przykład. Nie jesteś w stanie nic wziąć, nie jesteś w stanie nic dać, jeżeli nie odbierzesz od Pana. Ja nie jestem w stanie nic więcej przekazać, jeżeli nie wezmę od Pana. Nie jestem w stanie nic więcej zrobić, jeżeli nie tyle, ile On mi daje. Halleluja. I ja się z tego cieszę. Ja się z tego cieszę, bo dzisiaj mogę przekazać Wam to, co leży na Jego sercu. Mogę Wam powiedzieć słowo, że On Was kocha, że Duch Święty jest po to, jest przy Twoim sercu. On jest dżentelmenem. On się nie narzuca. On Ci nie wejdzie do Twojego życia. Nie trzaśnie drzwiami i powie, teraz ja tutaj rządzę. Nie, 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 absolutnie. Ja go poznałem przez tych kilka lat i wiecie, jest bardzo delikatną osobą. Jest bardzo przyjemną i delikatną osobą. Ma uczucia, mówi, bardzo wyraźnie mówi. Duch Święty jest osobą, która ma wgłębienie w rzeczy Boże. Słowo Boże mówi, że On może wejrzeć w tajemnice Boże. Ale powiem Wam coś więcej jeszcze. I On te tajemnice oznajmia nam. Czasami my się zastanawiamy, skąd Boże takie objawienie przychodzi. Skąd Boże Ty wiedziałeś, że to słowo ma taki oddźwięk? Przecież w naszym tłumaczeniu jest tak, w innych tłumaczeniach jest trochę inaczej. A Ty dotknąłeś mnie tym słowem w taki sposób, że jeszcze nikt inny mi nie przekazał tak w ten sposób tego słowa. I też Ci mogę powiedzieć, kto to zrobił. Duch Święty, gdyż On weźmie, Słowo Boże mówi, z mego weźmie i mnie uwielbi. On przyniesie objawienie, On przyniesie słowo. Wiecie, mamy wspaniały rok łaski Pana. Przychodźmy przed oblicze Boże, aby z Duchem Świętym razem, aby odbierać objawienie. Bóg chce objawiać Słowo Boże. Bóg chce objawiać Słowo Boże jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Ale jak Go ma objawić, skoro my nie czytamy Słowa Bożego? Skoro my mało czytamy Słowa Bożego? Skoro nie jesteśmy w stanie poświęcić Mu więcej czasu? Musimy poświęcić więcej czasu Jemu. Jeszcze przy tej okazji powiem, że jest taki czas. Ostatnio mocno Duch Święty dotknął, właśnie Duch Święty. Jak to tak często mówię, ale Wy mnie rozumiecie, prawda? Amen?
Duch Święty mnie dotknął, bo z Nim siedzę razem na kawie, no to On mnie dotknął i powiedział mi słowo, tak to powiem prosto. Rano, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy mam społeczność z Nim, kiedy potem siedzę i czytam Słowo Boże i rozmyślam nad tym Słowem, a bardzo wolno mi to idzie przez ostatnie lata. Powiem wam, że dwa wersety czasami zajmują mi bardzo dużo czasu, ale to jest Jego wina, bo On zatrzymuje mnie w tych miejscach i tłumaczy, a ja wtedy mogę dziękować Jemu za to, co On przynosi. I w ostatnim czasie bardzo mocno Duch Święty pokazuje mi o 10 pannach. Miały olej w naczyniach. I ostatnio Duch Święty, nie wiem, czy wam to mówiłem, ale ostatnio Duch Święty powiedział mi, że wszystkie spały. I wydaje nam się, że kiedy Pan przychodzi, to oblubienice śpią. Nie, tam nie jest tak. Rozległ się krzyk. I one się wszystkie obudziły. Czy myślicie, że jak się obudziły, to ocknęły się i Pan Jezus przychodzi. Gdzie moja lampa, gdzie mój olej naraz i trzeba być na weselu? Nie, tam jest coś inaczej. Duch Święty mi to ostatnio objawił, powiedział. Kiedy się ocknęły, obudziły się, miały lampy, miały olej, ale były obudzone, oczekując Pana. Nie spały. Wtedy nie spały, kiedy Pan przyszedł. One się wszystkie obudziły. I wiecie, to jest czas, żeby nie spać. Przychodzi czas. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka, powiedział, że czy przyjdzie o północy, czy przyjdzie rano, czy przyjdzie w dzień, czy przyjdzie o którejkolwiek porze, co tam jest powiedziane? Aby was nie zastał śpiącymi. Śpiącymi. Albo inaczej zaspanymi. Więc to jest czas. To nie jest tak, że my naraz się obudzimy. Kiedyś słyszałem nawet takie, że one spały wszystkie i to będzie taki czas, że wszyscy będą spać. Kościół będzie w ogóle nieczynny, będzie wszystko spać, będzie wszyscy, ale tam gdzieś będą mieć ten. Kiedyś ich tam Jezus Chrystus zbawił. Gdzieś tam miały ten naczynie. Absolutnie to nieprawda. One były obudzone. I wiecie, ten krzyk obudzający te panny, to jest dzisiaj głoszenie Słowa Bożego. Dzisiaj to słowo, które słyszycie, to jest krzyk, obudźcie się i oporządźcie swoje lampy. Ale musisz mieć naczynie pełne. Gdzie kupić można ten olej? Tam jest napisane, że można go kupić. Idźcie do tych, którzy sprzedają i kupcie sobie olej. Więc ten olej trzeba kupić. To nie tak do końca za darmo wszystko. Fajnie, że mamy lampy. Fajnie, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy odrodzeni, oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. Ale właśnie olej obrazuje Ducha Świętego. Właśnie olej obrazuje Ducha Świętego, a naczynie to znaczy, że nakupiłeś go. Kiedy go nakupiłeś? Wtedy, kiedy był dogodny czas. Kiedy to znaczy kupić, to znaczy, że musiałeś zapłacić. A kiedy musiałeś zapłacić, to znaczy, że to coś kosztowało. I niejednokrotnie wiele to kosztuje. Musisz poświęcić czas. I nie wiem, czy zauważyliście, że nigdy dotąd nie był tak cenny czas, jak jest teraz. Kiedyś było ważne złoto. Kto miał złoto, był bogatym. Obwieszony złotem, miał bogactwo, mógł kupić wszystko. Kiedyś w starożytności było złoto bardzo cenne. Potem, wiecie, kiedy złoto się znudziło, bo już więcej zaczęli tam szukać, były diamenty. Diamenty, najważniejsze, najcenniejsze, co może być, przebiły cenę złota. Potem może jeszcze co były? Perły, coś, co jest bardzo mało tego. Kto to zdobył, to mógł być kimś, mógł się czymś szczycić. Różne dzieła sztuki, różne rzeczy miały wartość w życiu. I na przedziale historii różne rzeczy miały bardzo wielkie znaczenie. Nie wiem, czy zauważyliście, że do niedawna bardzo wielkie znaczenie miały pieniądze. Pieniądz rządził światem. Ale teraz się zmienia czas i właśnie czas jest najcenniejszy. Właśnie jest najcenniejszy czas. Ludzie już zaczynają wielkie, wiecie, korporacje zaczynają już operować bezgotówkowo. Już to tak nie widać na oczy. Ale czas jest najważniejszy dzisiaj. I właśnie to jest największa cena, jaką musisz zapłacić, aby nagromadzić oleju do naczynia. To jest największa cena. Ja wam mogę zdradzić najlepszy sekret, bo wiem, gdzie go można zdobyć. Po taniości. Będziecie to kosztować czas,
Ale każdy dzień przychodź do Niego, rozkoszuj się Jego obecnością, przychodź przed Jego oblicze, szukaj Jego oblicza. Wiecie, tak śpiewaliśmy tę pieśń, kiedy wchodzę w Twoją obecność. Kiedyś na początku to ja mówiłem, Panie, naucz mnie się modlić, ja nie umiem więcej jak 10 minut. Ja się patrzyłem na zegarek, patrzyłem na godziny i mówię, Panie, obiecałem sobie, że 15 minut dziennie będę się modlił. I modlę się, i modlę się, i modlę się. 14,5 minuty. Ale wiecie, kiedy znalazłem, kiedy On właściwie znalazł mnie, kiedy poznałem tę cudowną osobę, kiedy poznałem Ducha Świętego, to nareszcie zrozumiałem i właśnie, nie wiem dlaczego, ale moja Biblia jest zawsze otwarta tam, gdzie powinna. Podobnie i Duch wspiera was z niemocy waszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić. Czytam w moim Słowie Bożym, jak należy, ale sam Duch, ten, który siedzi koło ciebie, Duch Święty, stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Halleluja! 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 Jesteście ze mną? Ten Duch Święty, który dokładnie wie, o co się masz modlić, On wstawia się. On się wstawia. Ja nigdy wcześniej nie wiedziałem, kiedy zostałem chrzczony Duchem Świętym, to ja się modliłem w językach, modliłem się w uwielbieniu, ale w domu właściwie to ja myślałem, dopóki nie znalazłem słowa, że budujemy się, modląc się w językach. No to się tam modliłem w językach. Ale kiedy On przyszedł do mojego życia, kiedy On dotknął mojego... I ja zacząłem modlić się, dziękować Mu, wielbić Go w moim zachwycie, w tym, kim On jest dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego życia, dla wszystkich, których kocham, dla wszystkich, których otaczam. Ja zacząłem Go uwielbiać. To zabrakło mi słów. Bo nasz język polski, a zwłaszcza mój, bo ja mam taki inny polski, bardzo mało słów mam, to wiecie, brakło mi bardzo szybko słów. Ja zrozumiałem, dlaczego tych 15 minut dla mnie to tak długo. Więc zacząłem się modlić w językach. Znalazłem to słowo, że kiedy ja już nie potrafię, nie wiem, a wdzięczność jest w moim sercu, to gdzieś to musi pęknąć, bo rozerwie. Zacząłem modlić się w językach, zacząłem modlić, uwielbiać Pana w językach i odczułem, zacząłem widzieć to, co się dzieje w rzeczywistości. Duch Święty zaczął malować wspaniały, piękny obraz. To jest przyjaciel, którego potrzebujesz mieć na każdy dzień, na każdym kroku. Nawet nie powiem, że na zawołanie na telefon. On powinien być razem z Tobą. Razem z Tobą, ręka w rękę. Duch Święty, najlepszy przyjaciel. Jeżeli bym miał zatytułować tę usługę, niech to będzie Duch Święty, najlepszy przyjaciel. Ten, z którym się witasz rano, którego witasz w drzwiach. I śpiewasz tak, żeśmy śpiewali, cudownym Bogiem jesteś, Panie mój. Wspaniałym Bogiem jesteś, tatusiu, Abba, Ojcze. Duchu Święty, dziękuję Ci, że dzisiaj tego poranku, dzisiaj tego dnia, że mogę na nowo znowu podnieść swoje ręce i mogę powiedzieć, Abba, tatusiu. W Duchu Święty mogę wołać do Ciebie, Abba, Ojcze. Czy jest jakaś sprawa na tej ziemi, Boże, która jest niemożliwa? Ja bym chciał dzisiaj razem z Tobą tam podejść. Halleluja. Gdyż mogę przed sam tron Boga przyjść, przed sam tron Ojca Niebieskiego, Najwyższego. To jest moje proste przeżycie. Ja wam powiem, nie gromadźcie wiedzy. Nie gromadźcie wiedzy na temat Ducha Świętego. Wielu ludzi bardzo wiele wie o Duchu Świętym. Tak jak ja dużo wiem o prezydencie. Wielu ludzi gromadzi tę wiedzę i coraz więcej chce wiedzieć o nim. Coraz więcej chce wiedzieć, jak on działa, jak on przychodzi. Chcą wiedzieć coraz więcej, kiedy, gdzie, jakie zgromadzenie jest najwięcej jego działania. Chcą tego szukać. Ja wam powiem, chciejcie być razem z nim. Chciejcie go poznać. Chciejcie go poznać. Wiedza to tylko to, co rozsadza głowę. Możesz być mądry i to jest fajne. To jest fajne. Możesz Słowo Boże znać na pamięć. To też jest bardzo fajne. Słowo Boże jest bardzo ważne. Uczmy się go na pamięć. Ale to nie zmieni Twojego życia i mojego. Może zmienić Twoje wysiłki. Duch Święty, ten, który ma moc zrobić to, On to zrobi, kiedy z Nim się spotkasz. Każdy dzień, kiedy z Nim się spotkasz. To powiem teraz to odważnie, bo wiem, co mówię. Każdy dzień, kiedy się z Nim spotkasz i będziesz z Nim rozmawiać i będziesz z Nim uzgadniać sprawy i czytać Słowo Boże, będziesz zmieniony, będziesz zmieniona. Każdy dzień będziesz inną osobą. Od tego dnia każdy dzień będzie innym dniem. Halleluja. Wiecie, ja się cieszę i dziękuję Bogu za to, co już jest w Nim. Ale ja nie wyobrażam sobie, co będzie dalej. Ostatnio, kiedy modliłem się rano, to mówię, Panie, ja mam ponad 40 coś lat. Jakbym tak chciał do 80 dożyć, to ja już sobie nie wyobrażam, co. Jeżeli dzisiaj jest tak dobrze, to co będzie koło 70? Halleluja. Amen. Czytacie biuletyn? Ostatnio czytałem takie słowo, które łzy poleciały mi z oczy. Świadectwa naszych braci, naszych sióstr. Halleluja. Halleluja. Czytacie to? Czy jesteście tam w tym miejscu?
Ludzie, którzy znają Ducha Świętego, halleluja. Ja ostatnio komuś mówiłem, że wiesz, czytałem takie świadectwo człowieka, którego znam, który jest w naszym zborze, jest starszym bratem, wspaniałym bratem, halleluja. Warto blisko niego siedzieć, bo jest namaszczenie. I on, kiedy przyszła ciężka sytuacja, modlił się: Panie, pozwól mi żyć 40 lat chociaż. Halleluja. Wiecie, jaki jest nasz Bóg? Nasz brat dobija do 90 i jest taki młody. Halleluja. Halleluja. Bóg jest wierny. Prosisz o troszkę, On daje dwa razy tyle i jeszcze dokłada. On natrzęsie miarę i jeszcze dosypuje. On nie daje równo z górą. Potrzęsie, dosypuje, jeszcze daje do kopiatości. To jest obfitość Boża. Ja tego Ojca znam. Dzięki Duchowi Świętemu przychodzę do Niego każdy dzień. I mogę podnieść ręce i mówić: Ojcze, jak wielkim Bogiem jesteś, jak wspaniałym Bogiem jesteś, ale jesteś też moim tatusiem. Jesteś Ojcem, którego tak bardzo kocham. Chcę się z Tobą spotkać. Mam tyle pytań do Ciebie. Mam tyle pytań. Ile dam radę zapytać tutaj na ziemi, to zapytam. A na które nie dostanę odpowiedzi, zapytam w niebie. Kiedy będę twarzą twarz. Amen? Halleluja. To jest nasz tatuś. To jest nasz ojciec. Jak się dostać do tak wspaniałego Ojca? Jak przyjść przed tron tak wspaniałego Ojca? Poproś Ducha Świętego. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś do tego dnia, jeżeli tego do dzisiejszego dnia jeszcze nie zrobiłeś, nigdy Go nie poprosiłeś, aby zamieszkał w Twoim życiu, aby zamieszkał w Twoim sercu, aby zamieszkał w Twoim domu, aby na stałe zameldował się w Twoim domu, to zamelduj Go w Twoim domu na stałe. Warto. Warto. Cokolwiek dobrego udało Ci się zrobić w Twoim życiu, to powiem Ci, że to będzie najlepsza decyzja w Twoim życiu, jaką mogłeś podjąć. Duch Święty w nas, nadzieja chwały. Halleluja. Duch Święty w nas zrobi to, czego nie zrobił nikt na tej ziemi, którego przez 100 lat życia nie jesteś w stanie osiągnąć. On to potrafi zrobić w jednym okamgnieniu. On potrafi słowo przynieść, które jest niemożliwe do wykonania. I On uczyni, że ty za kilka dni, za kilka miesięcy, za kilka lat staniesz się dokładnie tak, jak to jest napisane. I twoje życie się zacznie zmieniać. Halleluja. Twoje i moje życie się zacznie zmieniać. Ale jest jeden warunek, abyśmy Go zaprosili do naszego życia, abyśmy zaprzyjaźnili się z Nim, abyśmy nie wzięli tej odległości, że ja się do niczego nie nadaję, albo może kto inny. Każdy z nas, jak tutaj siedzicie na tym miejscu, każdy z nas, niezależnie co robisz w życiu, niezależnie z czym się spotkałeś, niezależnie jak ciężkie doświadczenia były w Twoim życiu. Ja zdaję sobie sprawę, jak bardzo wiele ciężarów musiałeś nieść. Może musiałeś kogoś najbliższego pochować, albo nie jednego. Może musiałeś kogoś pożegnać, kogo tak bardzo chciałeś mieć przy sobie. Ale jest pocieszyciel, powiem Ci. Nie umiem Ciebie, ja się Ciebie nie umiem pocieszyć, ale jest pocieszyciel, którego mogę Ci przedstawić. Duch Święty, który wyprowadzi Cię i da Ci jeszcze obfite życie. Da Ci obfitsze życie, niż możesz sobie wyobrażać. Myślisz sobie, może tylko trochę, gdyby się dało wynagrodzić. A On daje Ci dwa razy więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Halleluja. Nasze życie nie jest takie strasznie długie tutaj na tej ziemi, ale może być bardzo obfite. Halleluja. Bardzo obfite. Dlatego, że Duch Święty jest dany. Duch Święty przyszedł na tę ziemię, aby być Twoim i moim przyjacielem. Wiecie, jaki z tego jest największa radość dla mnie? Że On, Duch Święty, Pan Jezus, kiedy był na ziemi w ciele, On by mógł być dzisiaj w Ustroniu, ale w Wiśle już by musieli być sami. W Skoczowie musieliby być w swoich siłach. Musiałby tam usługujący sobie radzić jakoś, produkować się. W Cieszynie pewnie brat pastor Cieplik musiałby głosić Słowo Boże i tak tylko by sobie wspominał, jak fajnie by było, żeby dzisiaj do nas przyjechał Pan Jezus. Ale On jest w Ustroniu dzisiaj. Wiecie, Duch Święty jest wszędzie równocześnie. On nie ma ograniczeń. I tego też nasze umysły nie pojmują. Tego też nie daje rady wytłumaczyć. Ale On jest wszędzie jednakowo. Halleluja. Wiecie, kiedy w Korei
u największym może kościele na świecie, kiedy ludzie zgromadzają się, kiedy już obecność Boża jest na zgromadzeniu, kiedy uwielbiają Pana, kiedy słuchają Słowa Bożego, kiedy może następne nabożeństwo się tam zaczyna i ludzie już w kolejce czekają przed zborem i tam już Duch Święty do nich mówi, to w tym samym czasie On tutaj jest i do Ciebie, do Twojego serca mówi. On niekoniecznie tutaj z przodu, ale jest koło Ciebie, jest w Tobie. Otwórz swoją Biblię, tam Go znajdziesz. Siądź w Jego obecności, poświęć Mu czas. Powiedz, Panie, wstanę godzinę prędzej i chcę, żeby ta godzina była dla Ciebie. Niech to będzie godzina dla Ciebie. Ja Ci powiem, że to będzie 3 godziny dla Ciebie, a godzina dla Niego. Tak to wynagrodzi. Na początku, kiedy się modliłem, ja zacząłem o tym mówić. Nie umiałem się modlić, nie wiedziałem jak. Ale kiedy poznałem tego wspaniałego przyjaciela, poznałem tego, który pomógł mi nawet nauczyć się modlić. Uczniowie też mówili kiedyś, Panie Jezu, naucz nas się modlić. I On nauczył modlić się uczniów według woli Bożej. Ale kiedy stąpił Duch Święty, kiedy przyszedł Duch Święty, czy zauważacie, że ktoś z nich się tam nie umiał modlić? Piotr stanął i zaczął się modlić, właściwie to zaczął głosić i 3000 za jednym razem ludzi poznało Jezusa Chrystusa. Duch Święty działał, przekonywał o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Modlimy się o nasze rodziny, o bliskich i tak bardzo pragniemy, tak bardzo chcemy tam być razem w niebie. Prosimy, Panie, daj, aby mogli poznać Jezusa Chrystusa, aby mogli być blisko Ciebie. Musimy zadbać o to, aby być blisko Niego. Aby być blisko Niego, gdyż wtedy dopiero On może działać. Kiedy dasz Mu zupełne prawo, kiedy dasz Mu zupełne panowanie w swoim życiu i w naszym życiu, wtedy On może działać. Nasze modlitwy wtedy dopiero mają sens. Nie powstrzymam się i powiem też jeszcze przykład, kiedy w moim życiu się to wydarzyło. To jest tak pamiętny dzień, kiedy, wiecie, były różne spotkania i Duch Święty zaczął działać. Kiedy było zgromadzenie i wiedziałem, że pastor, czy usługujący, czy kaznodzieja, który będzie głosił, jest pełny Ducha Świętego i zawsze, kiedy głosi, to Duch Święty wstępuje i ludzie są chrzczeni Duchem Świętym, przyjmują Go, proszą Go do swojego życia. Ja bardzo chciałem być na tym spotkaniu, ale zachorowałem, nie mogłem być. Wiecie, jaka męka? Nie byłem wtedy. I tak strasznie żałowałem. Mówię, no kiedy następna okazja się natrafi? Następna okazja gdzieś tam się natrafiła, ale wiecie, znowu gdzieś tam, czy w szkole, czy gdziekolwiek, znowu uciekło mi to sprzed nosa. Ja byłem tak pragnący. Ja byłem, tak chciałem Ducha Świętego. Ja chodziłem, ja nie umiałem poprosić Go. Nie wiedziałem, że można poprosić, że On może wstąpić, że może przyjść do mojego życia, jak przyjaciel, jak kogoś, do kogo zadzwonię i przyjedź do mnie na kawę. Dokładnie tak. Tak Duch Święty na Twoje zaproszenie zadziała. Przyjedzie. Przyjdzie do Twojego życia. Ale ja o tym nie wiedziałem. I ja modliłem się i mówię, Panie, jedyne co proszę, to proszę Cię, żeby następne spotkanie, jakie będzie, kiedy ktoś będzie głosił o Duchu Świętym, kiedy ktoś będzie mówił o tym wspaniałym, o tej wspaniałej osobie, to chcę być. I wiecie, w tej bezradności, w tej pustce mojej takiej, no jak zwykle poszedłem do dziadka. Dziadkowie, babcie, bądźcie na baczności, bo wnuki mogą przyjść do was. I ja kiedyś, kiedy on tam czytał Słowo Boże, okulary na nosie, ja się go pytam, powiedz mi, kim jest dla ciebie Duch Święty? On jakoś tak się zastanowił na chwilę i mówi mi tak, jest kimś bardziej realnym dla mnie niż ty. Jest przyjacielem na całe życie. Jest kimś, z kim rozmawiam, jak jestem sam, jak pasę krowy, jak pasę owce, jak idę w pole, jest zawsze ze mną. Ja wtedy dopiero zrozumiałem, że to jest osoba. To jest przyjaciel. Ja myślałem, że Duch Święty to jest moc. Że to jest coś, co stępuje. Że to jest wiatr, to jest atmosfera. To jest coś. Ale wtedy dopiero zrozumiałem, kiedy patrzyłem na Niego, że Duch Święty dla Niego to jest osoba. To jest ktoś bliski Jego sercu. I wtedy dopiero zacząłem pragnąć. I pytam się Go, jak Go poznać. On się roześmiał, mówi, modlimy się. Duch Święty przyjdzie, jeżeli Go zaprosisz. Wiecie, ja się modliłem na polu, bo już było za długo dla mnie ta modlitwa. On się modlił w środku. Ja chodziłem popod ścianę, popod dom. Tu były okna. Nie wiem, kto był na wyśnim, to będzie wiedział. Ja chodziłem popod ścianę, bo już to było tak długo dla mnie. Wiecie, dla kogoś jeszcze chłopca młodego, jeżeli coś trwa dłużej niż pół godziny, to już się nudzi. Ja chodziłem popod ścianę i modliłem się, i modliłem. Słów mi już brakowało, a dziadek się modlił i tak jakby dopiero zaczął. On uwielbiał Boga, on uwielbiał Go, modlił się w językach, jakbym ja tak chciał. Boże, kiedy to będzie w moim życiu? I tak się chodzę i martwię się i mówię, jemu to fajnie. I wiecie,
Ja mówiłem nad tymi oknami amen. Amen. Ja chciałem, żeby skończył. Nie, że zgadzałem się z nim, ale chciałem, żeby skończył. A on się modlił dalej. Halleluja. Duch Święty przyszedł do mojego życia. Od tego dnia moje życie się zmieniło. I zmienia się każdy dzień. Każdy dzień. Halleluja. Halleluja. Już nie patrzę na chwile, które straciłem. Nie patrzę na to, co zmarnowałem. Ale chcę przejść do przodu. Nie patrząc na to, co za nami, ale patrząc na to, co przed nami. I chciałbym jeszcze powiedzieć jedno zdanie. Ten to Duch świadczy. Duch Święty. Ten Duch Święty świadczy z moim duchem, że jestem dzieckiem Bożym. Bo naprawdę nim jesteśmy. Wiecie, bez Ducha Świętego ja jestem jeden dzień dzieckiem Bożym. Halleluja, ręce do góry, uwielbiam Pana, a na drugi dzień mogę być zdołowany, głowa na dół i nie wiem w ogóle, jak się nazywam. Ale z Duchem Świętym każdy dzień, w każdej chwili możesz to wiedzieć. Ty jesteś dzieckiem Bożym. To nie jest tak, że jeden dzień jest, bo się czujesz, bo jesteś dzieckiem Bożym i jesteś, a drugi dzień się nie czujesz i nie jesteś. To nie tak jest. Ale bez Ducha Świętego szybko szatan nas może oszukać. Może przyjść ze złymi myślami. A kiedy on jest przyjacielem twoim, który jest obok ciebie i on poświadcza cały czas. Kiedy jakieś złe myśli przychodzą do twojego życia, on cały czas mówi do mojego ducha: jesteś dzieckiem Bożym, dzieckiem Króla, najwyższym, najwyższego Króla. Halleluja. Kto mi może podskoczyć? Kto może tu podnieść i powiedzieć, że jakiś artykuł może wyczytać przeciwko mnie? Odwołam się do najwyższego. Halleluja. Ten to Duch, Duch Święty świadczy zespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I tego tutaj następnego nie umiemy przetrawić nigdy. Czytacie to słowo? 17 wiersz. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Kto to jest dziedzic? Dziedzic to ten, który dziedziczy. Jeżeli rodzice chcą przepisać cały majątek swojemu dziecku, dziedziczy cały majątek. Tak? To jest dziedzic. Jeśli dziedzicami, bo jest napisane tak, jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem także z Nim uwielbieni byli. My tego nie umiemy przetrawić. Nasze religijne, chrześcijańskie życie jest bardzo skromne. Wiecie, my się bardzo zawężamy. Nie wolno tak? Nie wolno tak mówić. Ale Bóg, jako twój ojciec, jako nasz tatuś, on mówi, że kiedy Duch Święty, kiedy Ducha Świętego zaprosisz, tego, kogo najbardziej kocham, tego, kogo najbardziej szanuję, kogo najbardziej mogę wywyższyć, tak mówi Bóg Ojciec, Ducha Świętego, jeżeli ty go przyjmiesz mojego ducha, to jesteś moim dziedzicem. Słowo Boże tutaj mówi bardzo wyraźnie i ja bym to chciał podkreślić. Zapiszcie to słowo i czytajcie go tak długo i zapytajcie Ducha Świętego, aż go przyjmiecie, bo tak gdzieś podświadomie go odrzucamy, że to niemożliwe jest. To jest niemożliwe. Ale ja wam go chcę przeczytać jeszcze raz. Dziedzicami Bożymi. Dziedzicami naszego Ojca, Tatusia w niebie. Tego, który właśnie jest na ponad wszystko. Który jest ponad wszystko. Jesteśmy dziedzicami Boga. Halleluja. I współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Abyśmy razem z Nim uwielbieni byli. Halleluja. Powiedzcie, czy tych kilka lat na ziemi tutaj nie warto poświęcić się Najwyższemu? Czy tych kilka lat tutaj na ziemi nie warto, chociaż ja powiem, że to żadna męka, przecież to jest przyjemność. Ja sobie teraz nie wyobrażam, żebym mógł jakoś inaczej, żeby się cieszyć, żeby radować się i inaczej żyć. Gdyby ktoś mi powiedział, przestań spotykać się z Bogiem, przestań spotykać się z Duchem Świętym, ja bym nie wiedział, co ze sobą zrobić. Nie dam rady. Nie dam rady. Wiecie, to, że są jakieś tam skutki uboczne, tak to nazwie, że przychodzimy do zgromadzenia i Bóg daje jednemu objawienie, drugiemu sen, trzeciemu daje słowo i to wszystko wpływa ku zbudowaniu i ktoś potem mówi, wow, niesamowicie Bóg go używa, takie słowo przyniósł, skąd on to wziął? On musi być blisko Boga, a ty naprawdę to się rozkoszujesz i mówisz, Panie, potrzebuję Ciebie, i on Ci daje słowo, a Ty się nim dzielisz i to daje niesamowitą moc, to daje niesamowite życie, siłę do życia innym ludziom, nam wspólnie, nawzajem, prawda?
Właśnie Duch Święty robi takie wspaniałe rzeczy. On takie wspaniałe rzeczy robi. I może wydaje ci się, że sobie siedniesz gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam się schowiesz, gdzieś tam, ale kiedy jesteś blisko Boga, blisko Ducha Świętego, to właśnie ta sytuacja, którą wam opowiedziałem na początku, kiedy się może nie czujesz na siłach, ale Duch Święty siada koło ciebie, szturchnie cię barkiem, posuń się trochę dalej, też chce siedzieć koło ciebie. Halleluja. I powiem, mamy robotę do zrobienia. Robicie to razem. Robicie to razem. Zrobimy to razem. Już nie sam. Już nie sam i prosisz Boga, Boże, pomóż mi, bo ja to ciągnę i już nie mogę uciągnąć. Czy to jest służba, czy to jest praca, czy to jest cokolwiek w twoim życiu, macierzyństwo, czy cokolwiek innego, to powiedz Duchu Święty, chcemy to zrobić razem. Chcemy to zrobić razem. Dziadkowie, babcie, róbcie to razem z Duchem Świętym. Wnuki to widzą. Wydaje wam się, że się bawią, że są niezainteresowane, ale to jest owoc, to jest inwestycja na całe ich życie. Na całe ich życie. Halleluja. Ja chcę te rzeczy, które nie oglądamy, nie będziemy oglądać już tutaj na ziemi, dooglądamy ich w niebie. Halleluja. I Duch Święty, jeszcze teraz się mi przypomniało, jeszcze wam zajmę dwie minutki. Duch Święty jeszcze, tak dużo by można było mówić. Trzeba będzie chyba każdy dzień zrobić nabożeństwo, żeby dopowiedzieć, kim on może być dla nas. Halleluja. Duch Święty, jest napisane, że właśnie Duch Święty porwie nas z tej ziemi. On nas pociągnie z tej ziemi. Czytaliście to słowo? Że właśnie Duch Święty, ten, który wzbudził Chrystusa, to właśnie był Duch Święty, chcę wam go przedstawić. Halleluja. Pan Jezus, kiedy umarł, kiedy został pogrzebany, Duch Święty przyszedł i obudził go z martwych. I jest napisane, że ten sam Duch Święty przyjdzie, aby obudzić nas, a ci, którzy będą przy życiu, aby nas porwać na obłoki. Halleluja. Halleluja. I wtedy już będziemy razem na wieki. Wtedy będziemy razem na wieki. Jaka wielka radość, wspaniała radość. Wiecie, ci, których pożegnaliśmy, którzy już są tam, my będziemy ich, możemy ich spotkać tam. Halleluja. To nie jest tak, że już jesteśmy bez nadziei. Słowo Boże mówi, że jeżeli w tym tutaj życiu, w tych kilku latach pokładamy nadzieję, to jesteśmy najbardziej jacy? Pożałowania godni, gdyż to życie przyszłe jest najważniejsze. Halleluja. A w tym życiu już Duch Święty chce, abyśmy razem z Nim żyli, abyśmy razem tam weszli i abyśmy się znowu razem zobaczyli, razem się znowu mogli złączyć z tymi, którzy już tam są, z naszymi rodzicami, dziadkami, jakkolwiek. Halleluja. Amen. I Słowo Boże dalej mówi, tymi słowy się pocieszajcie nawzajem, gdyż ten właśnie Duch Święty zabierze oblubienicę. Duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto pragnie, niech mówi przyjdź. Halleluja. I chciałbym zaszczepić was to wspaniałe pragnienie. Zatęsknijcie. I jeszcze raz to powiem, jeżeli nigdy go nie poznałeś, tak osobiście, oczywiście znasz go jak ja prezydenta, ale jeżeli go nigdy nie poznałeś, to przyjdź do domu albo zrób to tutaj na tym miejscu, jeszcze nie wychodź z tego miejsca i powiedz, Duchu Święty, zapraszam Ciebie do mojego życia. Proszę Ciebie, abyś od dzisiejszego dnia, od dzisiejszej niedzieli, abyś każdy dzień był moim przyjacielem. Abym już ani jednego dnia w moim życiu nie był sam. Abym już ani jednego dnia w moim życiu nie próbował czytać Słowa Bożego. Ale chcę go czytać. Halleluja. Chcę go czytać. Ja go nie muszę czytać, ale ja go chcę z radości. Ja go chcę czytać razem z Tobą. Nie chcę to robić sam. Nie chcę się modlić i produkować coś w modlitwie. Nie chcę coś tam tworzyć nowego. Ale chcę, abyś Ty popłynął. Abyś Ty mi pomógł. Niewysłowionych westchnieniach. Halleluja. Halleluja. To dziedzictwo na razie zostawmy sobie, bo jesteśmy dziedzicami. Bądźcie tego pewni. Halleluja. Ale na tę chwilę chcemy zapragnąć na nowo tej wspaniałej osoby, tego wspaniałego przyjaciela, jakim jest najbardziej obdarowany w całym niebie. Jezus Chrystus jest zachwycony Duchem Świętym. On go posłał tego, który jest najlepszy dla nas, aby był zawsze z nami. Bóg Ojciec tak bardzo go kocha. Mówi, jestem zazdrosny o mojego ducha w was. Halleluja. Amen. Bóg Ojciec mówi, kiedy mój duch jest w was, ja jestem o was zazdrosny. Tak bardzo kocha. Tak bardzo kocha ciebie. I chce ci dać swojego ducha. A jeżeli w twoim życiu jest Duch Święty, kiedy przyjąłeś go, ale może coś się stało po drodze, wiecie, różne sytuacje mogą się zdarzyć. Kiedy coś się wydarzyło, to tak samo nie czekaj ani chwili. Może jeszcze teraz, zanim ja skończę usługę, już możesz w myślach, już możesz w swoim sercu westchnąć i powiedzieć, Duchu Święty, wiedziałem, że jesteś. Wiedziałem, że gdzieś tam się poruszasz, że działasz.
ale nie wiedziałem, że jesteś osobą, że jesteś przyjacielem i możesz dzisiaj iść ze mną do domu razem. Że już przyszedłem sam, ale z powrotem pójdziemy we dwójkę. I tak już niech zostanie do końca życia. Chcę być razem z Tobą zawsze. W tych chwilach dobrych, ale też tych ciężkich. Halleluja. Z tym słowem chcę Was zostawić. Niech Duch Święty wypełni Wasze serca. Niech On napełnia każdy dzień. Wiecie, pamiątka zesłania Ducha Świętego dopiero jest. Ja wiem, że to jest dopiero taki przedsmak. To jest tak, jak do restauracji przyjdziecie i najpierw przystawka, żeby zachęcić się, żeby tam miejsce zrobić trochę. To niech będzie ta przystawka. Zapragnijcie Ducha Świętego. Poproście Go. Wspaniały przyjaciel. Na każdą okazję, na każdą chwilę, w każdym momencie. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Dziękuję.